Drodzy diecezjanie i wszyscy, którzy wchodzicie na stronę nową naszej archidiecezji warszawskiej, trzymam w ręku płatek, znak tych świąt szczególnie ważny w Polsce, znak stołu wigilijnego i chciałbym się wprosić do waszych domów po to, by przełamać się tym opłatkiem ze wszystkimi, którzy stanowią Kościół warszawski i wszystkimi, którzy do tego Kościoła na różne sposoby szukają drogi. Chciałbym państwu życzyć przede wszystkim Bożego pokoju na te święta i na cały nowy rok. Chciałbym życzyć miłości, głębokiej, prawdziwej miłości, która jest odbiciem tej miłości, którą nas Bóg umiłował, posyłając na świat swojego Syna, miłości, która objawiła się w betlejemskim żłóbku. I chciałbym państwu życzyć na każdy dzień waszego życia dostrzegania tych wszystkich, którzy czekają na naszą miłość. Wszystkich, a szczególnie ludzi chorych, cierpiących, opuszczonych, samotnych, dzieci nie mających rodziców. Pamiętajcie o wszystkich i niech dobroć stołu wigilijnego objawi się w tym symbolicznym nakryciu dla przybysza właśnie tą całoroczną obecnością przy tych ludziach, którzy potrzebują naszej pomocy. Chciałbym, korzystając z okazji świąt, poprosić o głęboką modlitwę i troskę o dwie rzeczy w przyszłym roku. Najpierw to sprawa wielkiej modlitwy za rodziny. Świat dzisiaj potrzebuje modlitwy, ale potrzebuje także wielkiej godziny świadectwa rodzin. I druga sprawa, sprawa przygotowania nas wszystkich, Kościoła w Polsce i w archidiecezji warszawskiej, na spotkanie i na przeżycie tajemnicy Kościoła z młodzieżą całego świata już za półtora roku. Otwórzmy nasze serca, poświęćmy temu czas, ale w sensie dosłownym otwórzmy nasze domy, żeby przyjąć młodzież zagraniczną na te kilka dni ich pobytu także w Warszawie. I włączmy się w to wszystko w parafii, które będzie, co będzie służyło przyjęciu i przygotowaniu na przyjęcie młodzieży z całego świata. Bardzo wszystkim dziękuję i bardzo wszystkim życzę szczęść Boże.